Siemaneczko, w 50. części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany. Było parę sreberek w tych tutaj jeziorkach, kołczan bełtów malutki i runa oczywiście. Już naprawdę mamy niezłą kolekcję. Porażenia. No i tyle. I tam jakieś kły, pazury, takie pierdoły, nie? Warto w każdym bądź razie zanurkować. Dobra, no, kierunek miasto, co tu dużo mówić. Zobaczymy, co tam na nas czeka, nie? Z tym gagatkiem szkoda, że nie można zagadać. Znaczy, że nie ma niczego ciekawego, ale mnie zaskoczyły, nie? Zrespiły się chyba, bo ich nie widziałem. Chciały się zrespić. Nie, już poharatany, ledwo wstał z łóżka, umyty, czyściutki, już. Poharatany przez jakieś gówniane szczury. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie więcej takich niespodzianek. Salzer, okej. Dobra, już widzę, że czegoś będzie chciał kupczyk. Zapiszmy sobie, bo cholera wie czego. A może to jakaś zasadzka? Wiem, że to głupie pytanie, ale nie masz może przy sobie koła? Najlepiej drewniane, takie, żeby pasowało do tego tam wozu. Mam chyba nawet 2 albo 3. No mam, oczywiście, że mam. Koła? Tak, koła. Widzisz ten wóz z towarami? Jechałem sobie spokojnie do miasta, a tu nagle trzask. Ani się obejrzałem, a leżałem na ziemi. Na szczęście jedyne straty, jakie poniosłem, to ta jedna beczka wina, która strzaskała się podczas upadku. No i oczywiście to nieszczęsne koło. Ale gdzież moje maniery? Nazywam się Salzer i jestem skromnym kupcem z gildii kupieckiej. Okej, miło mi. Jak możesz pewnie z łatwością zauważyć, utknąłem tu na dobre. Nie mogę zostawić tutaj tych wszystkich rzeczy, bo zaraz znajdzie się ktoś, kto je sobie z chęcią przywłaszczy. A z każdą godziną sterczenia tutaj tracę kolejne złote monety. To jak będzie? Nie zechciałbyś poszukać dla mnie nowego koła? Dobra. Poszukam tego. Jako człowiek interesów, pozwól, że zapytam, ile będziesz sobie życzył za taką usługę? Dość sporo. Dość sporo. Za darmo? To jest właśnie ciekawa opcja. Bo może byśmy dostali jakiegoś fanta. Fantę byśmy dostali w puszce. 100 sztuk złota brzmi kusząco. Ale to jeszcze bardziej. Zachowaj swoje złoto, pomogę ci za darmo. Za darmo? Normalnie doszukiwałbym się w tej ofercie jakiegoś haczyka. Ale w tym momencie przyjmę ją z uśmiechem na ustach. W takim razie ruszam w drogę. Dobrze, dobra. Tylko wracaj szybko. W przyszłości będę chyba celował właśnie w gildię, więc może mi to jakoś pomoże w przyszłości. A 100 sztuk złota przy obecnym stanie sakwy chyba mnie nie zbawi, nie? Jaki wybredny się zrobiłem. Gardzę złotem. Zobaczymy, ile ma przy sobie. 7. Dobra. To koło powinno pasować do twojego wozu. Może więcej ekspa dostaniemy. Jeśli masz rację, to jestem uratowany. Ciekawe, ale nie chcę mi się tego sprawdzać w sumie. Przez to, że... Powinno pasować. Że jednak dość długo trwa ten... Wracając do naszej umowy. Mówiłeś, że nie chcesz żadnej zapłaty. Jednak jako kupiec wiem, że nie ma nic za darmo. A dobry pracownik powinien być sowicie wynagrodzony. Dlatego możesz być pewien, że polecę cię pozostałym członkom gildii. Jednak może jest coś, co chciałbyś otrzymać w ramach nagrody. I o to mi chodziło właśnie, o polecenie. Jest coś, o co chciałbym cię poprosić. Zamieniam się w słuch. Muszę przedostać się do miasta, a skoro ty tam jedziesz, to pomyślałem, że może... Pomogę ci się tam dostać? To prawda, jestem członkiem gildii kupieckiej, ale jeśli nie jesteś obywatelem,
to możesz wejść do niego jedynie za specjalną przepustką, wydawaną przez wysoko postawionych urzędników. W sumie to już mam załatwione. Mam jednak pewien pomysł. No? Gdy odpadło koło z mojego wozu, jedna z beczek, które wypadły, lekko się strzaskała i straciłem całe wino, które w niej przewoziłem. Beczce mnie przewieziesz? Jeśli się w niej schowasz, to powinniśmy bez problemu przemycić cię do miasta. Co ty na to? A co ty będziesz z tego miał? Zaoferowałeś mi swoją pomoc bez żadnego wynagrodzenia, gdy byłem w największej potrzebie. Uznamy po wszystkim, że jesteśmy kwita. Nie. Chyba poszukam innej drogi do miasta. Nie potrzebuję tego. Jak sobie chcesz. Tylko pamiętaj, to jednorazowa oferta. Gdy już będę w mieście, to najlepiej zapomnij o tej rozmowie. Dobra, nie ma problemu. Wczytamy sobie, bo inaczej chciałbym to poprowadzić. Nie ma sensu brać tej opcji. No bo po co, jak ja mam Glade od Drwali, od Albina Silben? Także wiecie. Silbach chyba, nie? Tak, by the way. I jesteśmy z powrotem. Złota nie chcę oczywiście, ale myślę, że tą opcję spróbujemy. Ta nie ma sensu, no bo już wiemy, jak się dostać do miasta. W sumie nie ma jakiegoś rewelacyjnego pomysłu, nie? Z tą beczką. Nie. Bierzemy tą opcję. No. Interesy z tobą to przyjemność. Tyle samo expa, myślałem, że więcej. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się przeprowadzić tak obustronnie korzystną transakcję. Dobra, podoba mi się to, że nas poleci po prostu, nie? W gildii. Jak leci? Na przyszłość to myślę, że zaowocuje. A wszystko dzięki twojej interwencji. Spoczko, nie ma problemu. Może będzie miał też fajne towary, a może jakąś zniżkę dostaniemy, jak już będzie w mieście. Tak jak mówię, 100 złota przy obecnym stanie konta przeżyjemy. Pomodlimy się, jak już tu jesteśmy. W sumie nas uleczy. Nie pamiętam, czy to jest jednorazowo przy każdej kapliczce, czy tylko przy ogólnie, przy jedna modlitwa na cały dzień, nieważne przy jakiej kapliczce, nie? Ciekawe. Dobra. Idziemy dalej w tematy kurde miejskie, chociaż tu jakbyśmy sobie zeszli. Aha, tu jest ten przesmyk. Jakieś truchła tam są, może warto to sprawdzić. Co myślicie? Myślę, że warto się zainteresować, co tutaj się stało za masakra. Kurwa, często w takich masakrach kretoszczury biorą udział, nie? Niebezpieczne te kretoszczury, mam takie jakieś wrażenie. Dobra, tu jakiś biegnie gagatek. Okej. Pełno strzał, może to jakiś napad był i kretoszczury przyszły już tylko pożywić się truchłem. Co w sumie chyba jest bardziej prawdopodobne. Dobra. Pozbierajmy wszystkie strzały. Nie mogę sprawdzić ten ciała? Aż dziwne. Pełno złota. Dobra, słyszę wilki w oddali. To nie będzie stanowiło problemu. Wiem, że powinienem iść w kierunku miasta, oczywiście. Ale czemu by nie sprawdzić tej drogi, nie? Przy okazji. Dziwne. Kurde, myślałem, że będę mógł przeszukać truchło. Ale nie, to nie. Pytanie, czy są... Kurde, czy to nie są wargi czasami, bo jak są wargi... A to brzmi jak jakaś fajna broń. Tak jest. Broń jednoręczna. Co? Pancerza. Aha, dobrze. Penetracja pancerza. Tylko ile to siły wymaga? Kuźwa, 75. Masakra. Dużo nam brakuje do następnego poziomu? Niedużo. Może nawet uda się wbić w tym odcinku. Zobaczymy. Dziki słyszę. Oj! No dobra. Dzień dobry.
O Jezus. Dobra, kurde. Marvin, nie gliczuj się. Dobra. Jeszcze jeden spadnie. Dobra, no chodź, chodź, chodź tutaj. Tu, tu, tu. Okej, trochę na twarz przyjęliśmy. Nie wiem, co tam jest w oddali. Ale przynajmniej nad nami jest trochę spokoju. Już nas nie będą niepokoić. Dobra. Nie wydawało mi się, że tam jest coś... O Jezus. Dużo gorszego, ale może mi się wydawało po prostu. Nie, tam ludzie są, dobra. Ale to straż miejska, okej, okay, to pogadamy z nimi, zobaczymy, co tam się wydarzyło. Zaraz tam, no, mówiłem, że warto. Może będzie jakieś zadanko, może historia, może dostaniemy zaraz popysku od strażników. Wszystko jest... O kurwa. Troll na pewno nie. Troll to nie jest dobry motyw. Myślę, że zdecydowanie nie. No. Come on, Marvin. Tutaj w tą stronę. Kto tam jest? Bandyci. O proszę, jak miło. No, zaraz tam się przejdziemy. To tu sobie dzika upolujemy. To już czasami nie hałasował nad głowami i nie próbował coś tam szpącić z nami, nie? Albo za naszymi plecami może bardziej. Dobra, myślę, że sobie zapiszemy, jak tam... Nie doceniłem, powiem wam, nie wiem, co ten bandzior ma. Ale kurwa ma jebnięcie. Naprawdę. Teraz cię załatwię. Dobra. Może krytyki mu weszły po prostu. Chyba tak, bo... Chociaż nie, jest prawie za 300. Ten kurwa jak się skrada. Znaczy skrada się jakiś... Kurwa, fajną animację ma. Naprawdę fajną. Dobra, na spokojnie. Okej. Teraz będzie wyrównany pojedynek, bo nikt nam nie będzie przeszkadzał. Dobra. Też za 280. Ale ten miał zardzewiały krótki miecz. O, wytrychy zajebiście. Kiepski... Piernacz? Co to kurwa jest? Kiepski piernacz do cholery. Aha, to samo co my mamy, no to tak, no to to jest dość mocna broń, więc nic dziwnego, że nas jebnął tym dość solidnie. Dobra, i co to jest? Szpadel, łopata, oni coś tu kopali? Ognista pokrzywa, no raczej nie to. Dobra. Aha, tu mam jakieś zwłoki. Okej, coś tu niedobrego się wydarzyło. Jakiś napad na karawanę pewnie. Klimatycznie. Okej. Dziwne, że jeszcze cokolwiek miał w kieszeniach, nie? Że go nie przeszukali z jakiegoś powodu. A, już jestem bardziej przygotowany. Kurwa, zaskoczyła mnie ta menda. Po prostu mnie zaskoczyła. Uważać, bo jak im krytyk wejdzie, to się wtedy robi problem. Chociaż mają gówniany sprzęt, ale może siły mają dużo, albo umiejętności. Tak jak teraz, kurde, ledwo, nie? Ale był za 300. Kiepskie ostrze miał, nie? Kiepskie ostrze. Ale dwa wytrychy, zajebiście. Chociaż nie, to kiepskie ostrze też nie jest takie... Ta animacja tego drugiego gościa, kurde, co to było, nie? Fajnie to wyglądało. Wracając do tematu, bo nie dokończyłem, że jak tam się kręciliśmy, przez chwilę wydawało mi się, że tutaj widzę właśnie jakieś światełka, no i miałem rację. Dobra, ale po lewej tu jeszcze jest jakiś temat do badania. Tam są, kurwa, tam są następni bandyci. Kurwa.
Trzeba było może pogadać z tymi strażnikami, może by nam pomogli. Przecież tamto dziwnie się zachowuje, mam nadzieję, że nie jest jakimś zombiakiem. Dobra. 45%. Esencja, nie, to już to z żarcia wyciągniemy. Mamy takie chyba dwa kotlety jeszcze. Nie, 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 to na pewno nie. Czekajcie, gdzieś... Ach, tutaj jest, dobra. Okej. Dobra, zapiszmy. Zobaczymy, gniazdo bandytów trafiliśmy. Mówiłem, że warto. No jest, oczywiście, że jest. Lepiej było tu nie przychodzić. Cię kurwa na drzewo, idiota, wszedł. Ej, dobra, może uda się go ubić. Kurwa, skończył mi się te. No, no właśnie, kurwa. O tym mówiłem, szlak by to. O Jezus. No nie zejdę tam do nich, bo mnie zatłuką, no. Kurwa. Ty pojedynek z Hersztem. Wiem, że on tutaj już raz wszedł i mnie rozwalił. Gnojek. Kurwa. Menda. Dobra, ale udało się. Okej. Okay. Teraz spróbujemy zeskoczyć. To nic chyba nie wykminie. Chociaż nie, może jakieś zwoje. Może czas na zwoje. Lodowa lanca na przykład. Lodowa strzała. Bryła lodu. Może kurwa, czas to trochę potestować. Co o tym myślicie? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Kurwa. Tylko fajnie byłoby. O! Pięknie. Dziękuję bardzo. Tak właśnie korzysta się ze zwojów. Jezu, jak ja to pięknie zrobiłem. Zapiszmy, zanim się cokolwiek stanie. Nawet nie wiem, czy to nie był zbyt potężny zwój, który złożyłem. Nie wiem, ile on tam kosztował. Nie zerknąłem na niego. Ale dobra. Okej, okay, udało się. To najważniejsze. Co miał przy sobie Herszt? Mądrość generała Subliego. Ciekawe. Wygląda jak stary pamiętnik żołnierza. Wytrychy, runa. O, do opuszczonej jaskini przy mieście Archolos. Bardzo ciekawe. Zardzewiały krótki miecz. Dobra, jeszcze tego gagatka zbierzemy. Teraz sobie ten dziennik przeczytamy. Miał kurde pancerz, ale był szybki, naprawdę. Kurwa, gościu był mega szybki. Pokaż... Jakie dziwne dźwięki. Ten topór to kurwa nie jest jakiś... Nie wiadomo co. To kurde, ale on miał wysokiego... wysokiego skilla w tym, co robi, ewidentnie. Dobra, przeczytajmy sobie ten dziennik. Oczywiście. Nigdy nie zrozumiecie geniuszu generała Subliego. Ja na szczęście pobierałem nauki magów ognia i jestem znacznie mądrzejszy niż przeciętny żołnierz merytańskiej armii. Bez najmniejszego trudu wyłapuję wszystkie nawiązania do historii magii oraz etosu paladynów, które chętnie przemyca w swoich publicznych przemówieniach. Możecie się jedynie domyślać, ile subtelnych odniesień i ukrytych anegdot można wyłapać nawet podczas jednego przemówienia generała Subliego. Na całe szczęście mi zostało to umożliwione. Zresztą, co ja mówię, szczęście nie ma tu nic do rzeczy. Nie przez ślepe szczęście wyłapać mogę wszystkie te niuanse, lecz przez lata ciężkiej pracy, kształcenia się i zdobywania wiedzy. Mam nadzieję, że wy, moi drodzy koledzy, również kiedyś tej jasności umysłu zaznacie. Choć szczerze w to wątpię. Okej. Okay. Nie wiem, czy to był, on był autorem tej książki. Cholera wie. Dobra. A kto tu jeszcze urzęduje? Zapiszmy, już się wystraszyłem. To jest kopalnia srebra czy soli? Chyba srebro to jest. Jest chyba sreberko. Pierścień oświecenia? Jezu, kilofy za darmo leżą, ja pierdzielę.
Lepiej było tu nie przychodzić. Tak myślałem. Kolejny bandyta. Fajnie, że mają oczywiście stroje z G1, nie? Chociaż ten Herszt miał, nie wiem, trochę z pancerza z trójki, mam takie wrażenie. Coś wspólnego. Albo mi się z czymś innym pomyliło, ale wydawał mi się dość znajomy. Dobra, ten był chyba najsłabszy w ogóle ze wszystkich tutaj bandytów. Co my tutaj mamy? Kolejną łopatę. Topór obusieczny. Wygląda zajebiście, może... Jest zajebisty i to jest jednoręczna broń. Kurwa, brakuje nam siły, po prostu brakuje nam mega dużo siły. Ale mamy naprawdę fajne tematy. Lares miał taki toporek? W jedynce? Później chyba też, nie? Tylko, że on miał spersonalizowany, nie? Jaki? No kurde, miał podpisany taki, no. To dla siebie. Chociaż nie pamiętam, czy... Kurwa, nie pamiętam, co dalej było z tym jego toporkiem. Nie pamiętam, czy w Eldheimie nie było jakiegoś zadania związanego z tym. Te bryłki srebra mnie ciekawią. Powiem szczerze. Duża bryłka srebra, okej. Dobra, to troszeczkę sobie tutaj porąbiemy. Znaczy porąbiemy. No nie za dużo, bo chyba tylko dwa złoża. Ale nie ma straty. Na aktualnym poziomie wydobycia myślę, że śmiało trzeba rąbać wszystko, co jest na naszej drodze. Już dawno się nie nauczyliśmy niczego. Sarkofag. Mam nadzieję, że nic nie wylezie z niego. O, nie z tej strony podszedłem. Wiedza magiczna, rąk trzeci, spoko. Nie dla mnie. Ale kto wie, może kiedyś. To mogliśmy się tepnąć szybko do Silbach i potem tutaj wrócić z powrotem. Zastanawiam się, bo kurde, kupiłbym sobie wytrychy. Kurde. Buława generała Subliego. Kurwa, wymaga więcej siły niż ma obrażeń? Ale penetracja pancerza. Zajebiste rzeczy. Można tu znaleźć, naprawdę. Dobra, nic. Na dzisiaj to tyle, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się i na razie.